mamy coraz więcej tych ataków, przeciwko którym musimy przeciwdziałać i są coraz bardziej perfidne i to się dzieje i będzie działo, także przed tym nie ma jakby ucieczki. Dane statystyczne pokazują, że średni czas na od momentu infekcji do momentu wykrycia, powiedzmy, takiego wrednego, targetowanego, pisanego specjalnie pod danego klienta malware, to jest około 201 dni. Przykładem infekcja poprzez strony KNF-u, systemu banków polskich od października do listopada, czyli 4 miesiące. Przykład wirusa już zupełnie przerysowanego, Carbanac, zainfekował ponad 100 banków, trwała infekcja ponad 2 lata, ukradziono ponad $1 miliard. Przez przypadek zupełnie wpadnięto, że coś się dzieje nie tak. Także to są fakty. To oczywiście wirus typu Pietia nie mógł być ukryty, bo to zaszyfrowała nam automatycznie komputery. To mają do siebie, powiedzmy, te ataki typu ransomware, które szyfrują nasz komputer, że od razu wiemy, że coś się wydarzyło. No tylko, że skala była duża. Natomiast jeżeli takich malware, często długo nie wiemy, bo one siedzą cicho, mutują, gdzieś się zakopują, zbierają dane i tak naprawdę nie wiemy, co one robią, bo systemy ich nie wykryły, bo były po prostu nieznane. Wiele furtek, przez które dochodzi do ataków, to są te furtki, które są dla nas oczywiste, czyli dostajemy jakiegoś maila z linkiem od, dajmy na to, nigeryjskiej księżniczki, która mówi: wyślij mi pieniądze, a ja ci wyślę $20 milionów. O dziwo są ludzie, którzy dają się na to złapać. Natomiast takich furtek dużo mniej oczywistych też jest sporo. Jedną całą kategorią takich mało oczywistych furtek to są punkty połączenia systemów nowoczesnych i systemów, które istnieją od lat 20-30. Na przykład stary system bankowy, gdzie pracownik banku wprowadza atak, który wykona się poprawnie na przeglądarce internetowej, z kartki, którą dostał od klienta. Stary tekstowy system nie rozpoznaje tego jako atak, bo jest to dla niego po prostu zwykły blok tekstu. Natomiast nowy system internetowy pobiera dane z systemu bankowego, korowego, z pełnym zaufaniem, nie weryfikując tych danych, i w przeglądarce klienta atak jest wykonany, klient traci pieniądze. Takich systemów, które dają 100% gwarancję, nie ma, jeżeli chcemy być podłączeni do internetu. Możemy tylko tak naprawdę minimalizować jakby skutki ataków, wykrywać je jak najszybciej, reagować na nie jak najszybciej, skracać ten czas potrzebny, jakby przywracać do poprzedniego poziomu. Natomiast tak naprawdę no, nie unikniemy. Zawsze będzie ten wyścig z czasem. Nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych mogą z jednej strony ułatwić wyrządzenie firmie szkody, już nie tylko szkody wizerunkowej, ale również bardzo poważnej szkody finansowej w momencie, kiedy bezpieczeństwo naszych danych zostanie naruszone. Ale z drugiej strony myślę, że z czasem większość firm poważnie podchodzących do kwestii bezpieczeństwa zostanie zmotywowanych przez te przepisy do podwyższenia poziomu ochrony, do zadbania o nasze dane osobowe, a jednocześnie do niezbierania takich danych, które im nie są potrzebne.